Siemanko, z tej strony SuperZa090 i zapraszam was na rewanżowe spotkanie Montpellier kontra New York City, a więc lecimy z tym koksem, stroje, okej, składy, okej, hala, ustawienia, okej, a więc lecimy z tym koksem. Zobaczymy jak to w drugim spotkaniu będzie. Pamiętam, że w pierwszym spotkaniu wcale to takie łatwe dla faworytów Montpellier nie było. No ale zobaczymy co w tym spotkaniu się wydarzy. Oj, Bojinović już faulowany. Bojinović 1-0 dla Montpellier. I broni bramkarz, broni, a więc to, ale Gigu, całe szczęście, że to był Olivier Gigu, Nikola Karabatic, jest już 2-0 dla Montpellier. Dobrze broni tej w defensywie, Gigu nie powstrzymał przeciwnika. Bojinović 3-1. Trzeba karać. Jeżeli gracie w tą grę i widzicie takie ustawienie właśnie, tak trzeba grać przy takim ustawieniu. Bojinović do Gigu, Gigu, Gigu i gol 4-1. A więc początek meczu świetny tym razem dla Montpellier. Aj, mimo tego pada bramka, szkoda, a teraz fatalne moje wznowienie. Za szybko, szybko to chciałem rozegrać i tracimy bramkę. No to teraz już musimy. Bojinović. Bojinović. No to może Karabatic. Jak nie Bojinović, Karabatic. 5-3. Oczywiście, Nikola Karabatic. Któż by inny? I... ach, bramka dla New York City. Wydawałoby się, że New York City to będzie słaba drużyna, ale wcale tak nie jest. Gol Bojinovicia, 6-4. Przejąć tą piłkę, bo ta przewaga nie jest bezpieczna. Jakim cudem doszła ta piłka do skrzydła? Broni bramkarz, ale co z tego, skoro nasi przeciwnicy mają piłkę i robią sobie tak łatwą akcję, rzucają taką łatwą bramkę, że to aż w pale się nie mieści, słuchajcie. Bojinović 7-5. No i to jest pomysł. Ale nie tym razem. Fatalnie. To jest fatalny moment w defensywie. Z kolei w ataku zarąbisty. Bojinović 8-6. Dobrze przejęta piłka. Bojinović, Bojinović, Bojinović 9-6. I przejęta ponownie piłka. Czy będzie podobny scenariusz? Tak jest. Oczywiście. 10-6. I ponownie. Czy to ponownie będzie to samo? Nie, tym razem nie. Aj, aj, aj. Łowimy piłkę. No szkoda, ale odjechaliśmy na parę brameczek. Możemy teraz jakoś spokojniej tak grać w defensywie. I broni to bramkarz. Czy będzie na razie się kontratę i gol. 11-6. Przejmuje piłkę tej i gol. 12-6.
Tej, ponownie tej. Świetnie do Hameda. Hamed! 13. Moja bramka w tym meczu. Odskakujemy na wiele. Już goli. Na 7 konkretnie. Broni bramkarz! Cudowny! Ale co on teraz zrobił? To mi wyjaśnijcie po odcinku, okej? Wyjaśnijcie mi może na live'ie? Tak, słuchajcie. Zresztą po odcinku, o tym w tym odcinku wam powiem. Dobra, po pierwszej połowie, jak widzicie, co za skuteczność, 93% właściwie. No wow, 13 goli w jednej połowie. Tak uchylę rąbka tajemnicy, że w poprzednim odcinku w całym meczu rzuciłem bramek 15. A w jednej połowie tutaj 13, no a więc jest niezły progres. Wojinowicz tym razem nie trafia. Jeszcze raz Wojinowicz chciał zmienić stronę rzutu. To się nie opłaciło. Gigu. Dobrze. Olivier Gigu. Hamad. Niestety nie powstrzymał zawodnika New York City. Wojinowicz. Wojinowicz. 14 bramka. Kaftycznik. Brawo, Kaftycznik. Mamy piłkę. Wojinowicz broni bramkarz New York City. Wojinowicz. Aj, złe podanie do Teja. Jeszcze do tego źle wraca do obrony, ale któż jest niezastąpiony w tej drużynie? Nikola Karabatic, oczywiście. Tej nie trafia. Hamad. Jest 15. Jest 15 bramka. I przejmuje Karabatic. Wojinowicz. Wojinowicz. 16. To będzie miazga w tym spotkaniu. Prawdopodobnie. Broni bramkarz. New York City. Wojinowicz. Gol. 17 bramka. 17 do 7. To jest 10 goli różnicy. To jest miazga w piłce ręcznej. Piłka na Nowojorczyków. Świetnie. Kontratak. Hamad i gol. 18. No może zastrzela sobie Montpellier. Dużo bramek. Może podetnie skrzydła New York City. Broni bramkarz ponownie. Może przed tym trzecim spotkaniem psychologicznie New York City nie wytrzyma po prostu. I gol. 19 już. Co za mecz w wykonaniu Wojinowicza i Montpellier w ogóle, całego Montpellier. Wojinowicz. 20 bramka, tego jeszcze, słuchajcie, nie widziałem w takim krótkim okresie czasu, jakby grał. Ach, pada 8 gol na New York City, no ale kiedyś musiało tu w końcu wpaść. Wojinowicz i 21. Oczko. Oczko do 8. Karabatic. 22. I Karabatic przejmuje piłkę. Ciągle ta przewaga się powiększa. Karabatic. 23 gol. Montpellier.
dobrze grają w defensywie Francuzi. Gigu świetnie. Grapa sywna, no i pada gol na Nowojorczyków. Bojinowicz. I oczywiście 24 gol. I pięknie przyjmuje Bojinowicz. O, jakbym chciał teraz trafić. Tak jest! Zobaczcie, my prędzej zdobywamy 25 bramek niż oni 10. I czy oni w ogóle zdobędą 10? Chyba nie! Chyba nie! Wznowienie! Rzut! Nie ma! Ale koniec! 25-9! To jest miazga! To jest miazga! Zobaczcie te statystyki! To jest niewiarygodne! Zapisuję punkt dla Montpellier! Tak jest, jest zapisane. I słuchajcie. Dobra, wyjdźmy może z tego. Okej. Teraz właśnie ta informacja, którą obiecałem wcześniej. Być może, bardzo prawdopodobne jest, że w sobotę spotkamy się na Twitchu, na live'ie. Pierwszym w moim życiu, boję się tego live'a, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie. No, zobaczymy wieczorem, na pewno wieczorem w sobotę. Jeszcze dokładnie nie wiem o której godzinie, ale prawdopodobnie się zobaczymy. No dobra, no więc, oczywiście jutro kolejne odcinki. Jutro Kopenhaga zagra z Hammarby i Neutron Stars selje piwowarną. No dobra, a więc ja będę z wami się żegnał, jesteście naprawdę spoko ziomki, a więc dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!